Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Na program zapraszają APS, Sadowski Music Group, Universal Audio. Patronat medialny nad Na Setkę sprawuje portal muzyczny uptown.pl. Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak zapewne już wiecie, nie będziemy mogli z Wami być dzisiaj wieczorem na żywo. Natomiast przygotowaliśmy dla Was pierwszy odcinek nowej serii pod tytułem Z wizytą w studio. Tym razem nasz korespondent Grzesiu wybrał się do Studia 7, gdzie z Bożejem Domańskim, który jak być może pamiętacie był naszym gościem w programie Na Setkę, będą zwiedzać całe studio, w którym właśnie Bożej zawiaduje. Będziemy w trakcie tych wizyt oglądać miejsce, sprzęt, słuchać bardzo mądrych ludzi i generalnie poznawać najlepsze studia w Polsce. Myślę, że będzie to fantastyczna przygoda. Zapraszam serdecznie na obejrzenie odcinka i przekazuję pałeczkę Grzesiowi. Cześć, witam Was serdecznie. Gdzie ja jestem? Jestem w lesie. Nieprawda, jestem dzisiaj w Piasecznie. A w Piasecznie jest Studio 7. Studio, w którym między innymi nagrywa się muzykę i podkłady do Twoja twarz brzmi znajomo. A w którym głównym realizatorem jest Błażej Domański, którego gościliśmy w jednym z poprzednich odcinków serii. To co, idziemy zobaczyć, jak tam wygląda dzisiaj studio. Chodźcie. Cześć, usiadłem, siedzę. Jesteśmy w Studio 7, a koło mnie siedzi kto? Ja. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy nową serię Na Setkę z wizytą. Jesteśmy w Studio 7. Błażej, powiedz dwa zdania. No, ty, który tu wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Myślę, że to jedno zdanie wystarczy. Okej, okay. Pokażemy Wam dzisiaj, co tu się dzieje. Błażej trochę opowie. Mają tonę ciekawego sprzętu. Jak wiecie, są w pełni analogowi, więc będzie co oglądać. No to co? Jedziemy z koksem. Dobrze, to teraz ja sobie przejdę. Tam, ty sobie przejdź, a ja przełączę kamerę. Dobra. Dobrze. Słuchajcie, studio nagrań to nie jest taka prosta sprawa i jest kilka rzeczy, inaczej, na kilku płaszczyznach o tym studiu Wam opowiem. Pomieszczenia sobie obejrzymy. Co warto powiedzieć, to to, że każde z tych pomieszczeń zostało zaprojektowane w sposób profesjonalny. Wiele lat temu, teraz te studia się projektuje troszeczkę inaczej, natomiast to, co udało się na przykład w tej reżyserce zrobić, to to, że ona pomimo tego, że jest dosyć mała, to spełnia normy BBC. To są dosyć, ktoś się zajmuje akustyką wnętrzną, zna te normy, to są dosyć takie opresyjne normy dla większości pomieszczeń studyjnych. Nie jest tak prosto je spełnić, natomiast tutaj udało się, jak tutaj zobaczycie, no nie ma za bardzo kątów prostych, wiadomo, wszystkie odbicia od głośników są bardzo dokładnie policzone. To, jak mocno pochłaniający materiał albo jak odbijający w ścianach powinien się znaleźć, też projektant uwzględnił.
I to działa, to znaczy w całym paśmie akustycznym ta charakterystyka jest wyrównana, pomimo tego, że no na przykład nie używamy subwooferów, a Geneleki 10 czy 10.2, które są w ścianie, nie są jakimiś mega wielkimi głośnikami, natomiast gra to równo. Miksy zrobione tutaj bardzo ładnie przenoszą się gdzie indziej, więc łatwo wyłapać błędy, no bo po prostu nie trzeba słuchać tego w 150 miejscach. Potwierdzam, a to w reżyserce jest no, najważniejszą sprawą, no bo co z tego, że zrobimy fajne miksy, które brzmią tylko u nas w reżyserce. Rozpada się to wszystko w samochodzie, gdzieś na jakichś kiepskich głośnikach to samo, u kogoś w domu są zupełnie inne proporcje, no nie na tym to polega nasza praca, jak wiemy. Więc będę się upierać, że akustyka wnętrz w kompleksie studyjnym jest jedną z najważniejszych rzeczy. Sprzęt można sobie dokupić, natomiast jak ktoś zacznie w kiepskim pomieszczeniu i po kilkunastu latach dalej będzie w tym kiepskim pomieszczeniu, to nie jest dobra metoda. Nasz miłościwie panujący prezes Jarek Zawadzki, który niestety jest nieobecny, nie mógł dzisiaj być. Urlopuje się po prostu. No, urlopuje się, tak. Urlopuje się. Zrobił bardzo mądrą rzecz. Po prostu na początku zainwestował w pomieszczenia. Tutaj na początku, pod koniec lat 90. nie było za dużo sprzętu, bo to studio pracuje już grubo ponad 20 lat. Mhm. Natomiast od początku była fajna inwestycja w projekt. Zostało to dobrze przemyślane, dobrze zbudowane, oczywiście takimi materiałami, jak wtedy były dostępne. Natomiast ponieważ to dobrze brzmi, no to nie ma sensu tego zmieniać, prawda? No dobrze, jesteśmy w głównej reżyserce, rozumiem, w tej chwili. Tak, jesteśmy w głównej reżyserce. Reżyserki są dwie, ale to o tym powiem później. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, jak będziemy sobie przechodzić między pomieszczeniami w dużym kompleksie studyjnym, jest to, aby bardzo dobrze przemyśleć połączenia. Aby bardzo dobrze przemyśleć sobie połączenia, to się robi na początku. Czyli kable w ścianach po prostu. Czyli po prostu kable w ścianach, tak. To jest tak, że wiele lat temu ta krosownica, która tutaj jest, została zaprojektowana. Potem dokonaliśmy bardzo poważnych modyfikacji tej krosownicy. Wyglądało to tak w ten sposób, że mój ówczesny asystent Kamil Biedrzycki przyjechał tutaj na wakacje i dosłownie wypruliśmy wszystko ze ścian. Jeszcze raz przemyśleliśmy wszystkie wiązki, dołożyliśmy nowe i w tej chwili i zrobiliśmy to jakby z dużym wyprzedzeniem. Wtedy też jeszcze nie było takiego sprzętu, jaki jest w tej chwili w studiu. Natomiast udało się pewne rzeczy przewidzieć, to znaczy między pomieszczeniami zawsze jest wystarczająca ilość linii mikrofonowych, jest po Ethernecie zrobiony system komunikacji, który najpierw był zrobiony do Arviomów, w tej chwili mamy komunikację z muzykami przy pomocy takiego bardzo popularnego systemu Behringera. Akurat w tym Behringer jest dobry i nie trzeba przeinwestowywać w system odsłuchowy. Rozmaite kable głośnikowe są popuszczane w ścianach po to, żeby można było z różnych pomieszczeń w różnych konfiguracjach nagrywać wzmacniacze instrumentalne. Czyli tu można po prostu całe nagranie na setkę zrealizować. Tu można zrobić całe nagranie na setkę. Tych pomieszczeń jest dosyć dużo. No rekordowo chyba nagrywaliśmy tutaj 17 czy 18 osób. Proszę. Praktycznie z pełną separacją. Dlatego, że no kolejna sprawa to jest komunikacja wizualna. W tej chwili znowu wymieniamy system kamer, który tutaj jest, bo ten jakiś czas temu, który montowaliśmy, po prostu ma na dzisiejszy za dużą latencję, a ten sprzęt jest na tyle w tej chwili dostępny już, wtedy to było niemożliwe, że można zrobić to w tej chwili z zerową latencją. Także muzycy, pomieszczeń jest kilka, muzycy mogą się obserwować w trakcie gry i jakby mają pełną komunikację i wizualną, no i dźwiękową, wiadomo, przy pomocy tych zestawów do komunikacji i mikserków personalnych. Mhm.
Także ta infrastruktura, czyli Krosownica, która jest sercem studia, jest bardzo ważna. Mówię to od razu, żeby jeśli ktoś zamierza sobie zbudować studio, żeby na początku przemyślał, co mu będzie potrzebne, żeby wziął zapas. Czyli ile masz wlotów w tej chwili tutaj? 50. 50. Tak. W tej chwili mam wlotów 50, a przy czym to jest tak, że wlotów tak naprawdę jest więcej, dlatego że między różnymi pomieszczeniami są różna komunikacja. Okay. W dodatku z drugiej reżyserki, która jest reżyserką produkcyjną, tam jest bardzo dużo instrumentów klawiszowych, no tam praca kompozycyjna, dojdziemy do tego. Mamy możliwość również nagrywania z każdego pomieszczenia studyjnego. W związku z czym, jeżeli w tej reżyserce jest na przykład miks, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nagrywać wokale ze studia obok, w tamtej reżyserce, prawda? Do tego mamy trzecie pomieszczenie, które jest trochę salą prób, trochę magazynem sprzętu, trochę pomieszczeniem nagraniowym, trochę jest tam też umieszczony system montażowy, po to, żeby na przykład w trakcie miksu asystent mógł pewne rzeczy tam podmontować albo przygotować kolejną sesję, prawda? Więc w takim kompleksie przemyślenie jego od początku jest bardzo ważne. I teraz są różne, słuchajcie, są różne filozofie studia nagrań. Ja jestem zwolennikiem posiadania kilku, nawet mniejszych pomieszczeń. Jeżeli jedno jest wystarczająco dobre do nagrywania, powiedzmy, bębnów czy kwartetów smyczkowych, niż jednego pomieszczenia większego i grania bez separacji. Granie setek bez separacji, po pierwsze, jest bardzo trudne, po drugie, zwykle nie daje założonych rezultatów, no bo jeżeli mamy w jednym pomieszczeniu fortepian i bębny, albo kontrapas i bębny, no to nigdy nie będzie brzmiało Ciężko to odseparować. Potem ciężko to się miksuje. To się ciężko miksuje, zawsze są pewne kompromisy. A z mojego doświadczenia wygląda to w ten sposób, że jeżeli muzyk widzi drugiego muzyka z zerową latencją i go słyszy, to w zupełności wystarcza, a możliwość rozseparowania tych instrumentów jest zarówno bardzo dobra dla miksu, jak i dla samych muzyków, no bo wyobrażamy sobie sytuację taką, gdzie wszedł piękny jazzowy take, a ktoś pomylił cztery dźwięki w solówce i nie wie, co ma teraz biedny zrobić na tym saksofonie, a tak po prostu sobie te cztery dźwięki wgra, prawda, nie angażując kolejnego take'u, co również bardzo skraca czas pracy. Teraz tak. Dobra, od początku. Wbijasz w Pro Toolsa. Nie. Dajesz po kolei. Nie, po kolei. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć, jak będziemy umawiać te urządzenia tutaj. Dokładnie. Że to nie jest tak, że analog jest zawsze najlepszy, jest panaceum na wszystko. Z analogiem jest tak, że trzeba sobie bardzo dokładnie dobrać łańcuch urządzeń. Dlatego, że można sobie postawić cztery urządzenia kosztujące tyle, co dobre samochody i one razem ze sobą nie dadzą wcale fajnego dźwięku. Albo będą niedopasowane za bardzo poziomami, albo na przykład charakterystyka zniekształceń, za które kochamy analoga, będzie taka, że te urządzenia będą trzy w łańcuchu będą dawały podobny rodzaj dźwięku i tego już będzie na przykład za dużo. To, co jest, co nam się udało zrobić tutaj, to jest to, że ja przez wiele lat pisałem na Stradey Studia testy sprzętu. W związku z tym od dystrybutorów mogłem dostać wszystko, co jest. Zresztą to dalej funkcjonuje w przypadku kompleksów studyjnych. Dystrybutorzy bardzo chętnie dostarczają ten sprzęt do testu, co jest bardzo ważne, bo można sobie ten sprzęt dobrać pod siebie. To nie znaczy, że dany kompresor, dlatego że jest drogi, to jest dobry. Na świecie jest bardzo dużo, moim zdaniem, sprzętu, który jest kiepski, a jest bardzo drogi. Bez nazw. Bez nazw. Nazw nie będę wymieniać, natomiast no, tak się składa, że 7 lat na Wydziale Elektroniki
no bo skończyłem akustykę, jakby to jest jakiś wydział elektroniki, nauczyło mnie tego, że po otworzeniu tego urządzenia wiem mniej więcej, ile kosztują części, które są w środku i na jakiej topologii jest zbudowane i czy ktoś nie wytanił przypadkiem na zasilaczu, albo czy układy scalone, które można tam wstawić za 20 zł sztuka, nie grają 10 razy lepiej niż te, które są tam wstawione po złotówce, prawda? Także pamiętajmy o tym, że budowanie studia w analogu wymaga lat doświadczenia, wymaga przede wszystkim również konsultacji z kolegami, którzy na takich urządzeniach pracują, wymiana się tymi urządzeniami. My bardzo często ze znajomymi realizatorami robimy tutaj takie spotkania, gdzie się spotykamy, ktoś przywozi jakieś fajne urządzenie, które lubi, sprawdzamy sobie, jak to działa w miksie, co można z tym zrobić. No tak samo jak muzycy z instrumentami robią, czy gitarzyści ze wzmacniaczami. Tak samo jest z urządzeniami analogowymi, ponieważ one, no ja, można to w ten sposób nazwać, one mają swoją duszę, swoje brzmienie. I to nam musi odpowiadać, to nam musi odpowiadać w łańcuchu. Robiliśmy takie doświadczenia, że stawialiśmy łańcuch urządzeń często o podobnej cenie, który dawał kompletnie różne brzmienie i to jakby można było tak wymieszać te urządzenia, że to wcale nie było atrakcyjne. O tym trzeba pamiętać. No to teraz tak, co się dzieje, jak już mamy to omówione, co się dzieje na początku? Na początku mamy... szum. Mamy szum, czyli mamy, mamy Industry Standard, czyli przetworniki awidowskie, cztery sztuki, w tym jedna cyfra, tutaj nam właśnie pokazuje, że coś się rozsynchronizowało. Musielibyśmy odpalić sesję i sprawdzić, sprawdzić co tam, co nie złapało synchronizacji w tej chwili, ale to jak mniejsza z tym. Mamy cztery przetworniki pracujące w pętli. Planujemy docelowo być może wymienić je kiedyś na Apogee Symphony MK2. To jest moim zdaniem w tej chwili najlepszy przetwornik, jaki jest na rynku. Robiłem tutaj test kilkunastu konwerterów z najwyższej półki i no, MK2 po prostu jest rewelacyjna, zarówno w opcji zwykłej, jak i w opcji masteringowej. Natomiast no, nikt nie narzekał na to, że sygnał nagrany 192 to jest jakiś... że nie starczy. Że nie starczy, natomiast docelowo też ze względu wygody, no bo to jest jedna skrzynka w tym momencie, być może dwie, które, które załatwiają to wszystko. Niżej mamy dwa leksikony, 480 i 960, no to jest ciągle na dzień dzisiejszy Industry Standard, na wszystkich płytach poważnych, ale na bardzo dużej ilości płyt od końca lat 80. do dnia dzisiejszego procesory leksikona są obecne. Czy to jest tak, że na dzień dzisiejszy nie ma fajnych, fajnych pluginowych rewerbów? No rewerby akurat są świetne, pluginowe. Jest jeden system, który moim zdaniem na dzień dzisiejszy gra jeszcze lepiej niż 960, to jest Bricasti. To są ci sami konstruktorzy, natomiast M7 jest troszeczkę nowszym procesorem i algorytmy leksikonowskie są, no, nazwijmy to, kapkę lepiej dopracowane, na kapkę w szybszych procesorach zrobione. Natomiast to jest absolutny industry standard. 960 pracuje po cyfrze, nie używamy analogowych przetworników w niej, 480 pracuje po analogu. No i jeżeli chodzi o to, jeżeli ktoś lubi rewerby z 480, no to niestety pluginowo tego nie osiągnie. Są emulacje, nawet niezłe, ale nazwijmy to piaszczystość przetworników, które są w 480, ich w pewnym sensie niedoskonałość, ich niedoskonałość i ułomność jest nie do opanowania w
w procesie jakby odtwarzania tego efektu i o ile można sobie EEPROM spisać i jakby te algorytmy bardzo łatwo do pluginu przełożyć, może nie tak łatwo, bo to też trochę inny rodzaj cyfry jest, no to jednak brzmienia tego urządzenia na dzień dzisiejszy nie da się podrobić. Okay. Więc warto go mieć, no zwłaszcza, że mody się zmieniają. Jeżeli jest moda na to brzmienie, no to tylko ten pogłos bardzo charakterystyczny, taki... No one w ogóle są charakterystyczne. Tak, on kiedyś kojarzył się po prostu z dobrym nagraniem, prawda? Tak. Teraz jest troszeczkę inaczej, to jest bardzo... No ale z rewerbów to też tu macie niespodziankę, do tego za chwilę dojdziemy. Do tego dojdziemy, tak, tak. Serducho. Serducho to jest nowy Mac Pro. Oczywiście pecetowcy będą się teraz krzywić, czemu to jest takie drogie przy takich możliwościach obliczeniowych. Ten komputer działa wystarczająco szybko, jest to bardzo dobra maszyna i kolejna sprawa jest taka, że w przypadku takiego studia nagrań, które musi czasami pracować 48 godzin na dobę, a zdarza nam się to, po prostu Mac razem z Mac OS-em na dzień dzisiejszy mimo wszystko jest bardziej niezawodny. W domu prawdopodobnie postawiłbym sobie peceta, gdybym miał w pracowni producenckiej można postawić peceta, no bo w zasadzie nic się nie stanie, jak raz na jakiś czas coś się tam wykrzaczy i musimy poszukać jakichś nowych sterowników albo jakiegoś rozwiązania. Natomiast tutaj to po prostu działa. Co przy takiej samej mocy obliczeniowej, no niestety trzeba na to wydać większe pieniądze, ale ma to sens. W środku jest karta HDX. Ja jestem wielkim zwolennikiem wyższych częstotliwości próbkowania, czyli minimum 96 kHz. Mhm. Może nie jestem zwolennikiem 192, bo tutaj trzeba by było znowu sięgnąć do materiałów na przykład Dana Lawrego, takich bardzo popularnych. Znaczy inaczej, zrozumiałych jeszcze dla inżynierów dźwięku, no bo nie będziemy się, ktoś jest konstruktorem przetworników, no to mówi, że w tych materiałach Dana Lawrego to jest po prostu elementarz. Natomiast ta wiedza, która tam jest przekazana, mówi o tym, że na dzień dzisiejszy jakby te 96 kHz to nie jest ani za mało, ani za dużo. W przypadku wyższych częstotliwości próbkowania niewiele już zyskujemy, natomiast to 96 kHz pozwala nam na to, że te artefakty związane z filtrem antyaliasingowym przede wszystkim, o czym twierdzenie Kotelnikowa-Shannona, które niektórzy będą bardzo starali się przytaczać, że tam te 40-400 to przecież wystarcza, bo nie jesteśmy nietoperzami. MP3 tak też wystarcza. MP3 przecież też wystarcza. No, niemniej jednak na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych pojemnościach dysku 96 kHz nie wydaje być się jakimś przesadzonym standardem. Komputery mają wszyscy wypasione i w zasadzie wystarczającą ilość pluginów. No tak, tylko mniej wtyczek możesz zapiąć wtedy. No tak, ale czym mniej wtyczek zapniesz, no to generalnie ten miks jest zwykle lepszy. Żartuję oczywiście. Żartuję. No bo jakby umówmy się, że wtyczkami czy analogiem i tak dalej, no nie naprawimy zepsutego nagrania. Więc, a jeżeli traki są super wbite, no to tych wtyczek tak naprawdę nie trzeba używać zbyt wielu. Albo urządzeń analogowych, tak jak w tym przypadku. Pro Tools został uwolniony. Ja mam duże zastrzeżenia do tego systemu, jeżeli chodzi o politykę firmy Avid, ponieważ w każdym innym DAW-ie można mieć nieskończoną ilość tracków, natomiast Pro Tools bardzo długo miał zupełnie nielogiczne ograniczenia ilości śladów. W tej chwili to zostało dosyć mocno uwolnione, więc taka jedna karta HDX-a w zupełności wystarcza do pracy w 96 kHz, plus to, że ona ma możliwość praktycznie pracy z zerową latencją, co jest bardzo ważne przy nagraniach setkowych, prawda? Teraz tak. Która strona raka najpierw? To może najpierw przypomnę o filozofii pracy. Moja filozofia pracy jest taka, że na dzień dzisiejszy wielkoformatowa konsoleta analogowa nie jest dobrym pomysłem. To znaczy, jeżeli ktoś już ma albo może sobie tanio kupić SSL-a, nie wiem, 4000 albo Niva NV88, no to zajebiście. Prawda? Jak ten stół stoi w studiu i tak dalej, ale pamiętajcie, że w tych stołach z lat 80. i 90., które są jeszcze tam do dnia dzisiejszego na zamówienie produkowane, które pięknie brzmią,
jest też masa rzeczy kompletnie niepotrzebnych, które można lepiej zrobić w cyfrze. Cała automatyka w stole jest nam niepotrzebna do niczego, bo możemy sobie ją szybciej i łatwiej wyrysować w Pro Toolsie, czy tam w DAWie, nazwijmy to. Wszystkie wysyłki też są zbędne. Bramki szumów, które są pozakładane w tym stole, a też kosztują majątek, w zasadzie też do niczego nam się nie przydają. To, co nam się z tego stołu przydaje, to moduł sumowania, equalizery i często kompresory. Mhm. Przy czym kompresory w stołach tych najwyższej klasy, one owszem nieźle brzmią, ale często mają mocno ograniczoną, nazwijmy to, mocno ograniczone parametry, które można ustawić. Mhm. Na przykład dwa czasy ataku, fast, slow, przełączane. Chcielibyśmy sobie to bardziej dobrać pod instrument. Autorelease'y jakieś i tak dalej. No, czasami to jest fajne, generalnie one nieźle brzmią, ale no nie wszystko można sobie na tym ustawić. Więc jakby moja filozofia pracy z systemem analogowym, przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy, że w literaturze anglosaskiej praca w analogu do dnia dzisiejszego kojarzona jest z pracą na magnetofonie. Nie, my wykorzystujemy jako system rejestracji Pro Tools. Jest bardzo wygodny, można sobie nagrać 10 tysięcy take'ów bez straty jakości. Puszczenie piosenki za każdym razem, ona brzmi tak samo, a wiadomo, że po dwóch dniach miksowania na taśmie analogowej, no to jednak góra z niej siądzie. Więc to jest tak, że to jest system hybrydowy mimo wszystko. W zasadzie cała praca w... z wyjątkiem ultra ortodoksyjnych nagrań, które są robione na magnetofonie analogowym, które są fajne, o ile kapela gra świetnie i po prostu w trzy take'i mają zarejestrowany materiał i mają to brzmienie, o które im chodzi od razu. To jest jednak praca hybrydowa. W związku z tym to, co mi się najbardziej przez wiele lat pracy sprawdziło, to system hybrydowy. I to jest system taki, w którym mamy sumator, za którym mam zapięty chain masteringowy i do którego w zależności od tego, nad jakim projektem pracuję, wpinam sobie przy pomocy krosownicy te wszystkie urządzenia i z nich robię tor dla każdego instrumentu lub grupy instrumentalnej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład na wokalach uwielbiam equalizery SSL-a i uważam, że nie ma lepszych, jeżeli chodzi o ładne brzmienie wokalu, a na przykład na większości instrumentów zdecydowanie wolę Niva. A są projekty, w których są projekty typu, nie wiem, kwartet smyczkowy, płyta akustyczna, gdzie tych equalizerów praktycznie nie trzeba używać. Mm-hmm. Wystarcza to, co jest na sumie, ewentualnie jakieś drobne podcięcia. No i wtedy nie ma sensu jakby przepuszczać tego przez cały, dodający jakieś tam zawsze jednak szumy. Cały tor. Każdy projekt jest trochę inny, wymaga trochę innej konfiguracji urządzeń i takie podejście, gdzie mamy dużo modułów o różnym brzmieniu, pozwala nam zrobić bardzo plastyczny miks. Mhm. Oczywiście to też tak jest, że jeżeli to jest standardowy pop-rockowy utwór albo jazzowy, no to ta krosownica mniej więcej zawsze wygląda tak samo. Natomiast są projekty z ciekawymi składami akustycznymi albo, nie wiem, elektronika, która wymaga zupełnie innego podejścia. I wtedy mamy pełną modułowość, prawda? Co jest bardzo dobrą rzeczą. Teraz tak, co my tu mamy w rakach? Prawa czy lewa? Od środek. Proszę. Środek. Mamy tak, mamy jedno z moich ulubionych EQ masteringowych, czyli Millennia Media. Jest to equalizer, który jest absolutnie przezroczysty i ma taką piękną zaletę, że wszystko, co przez niego jest przepuszczone, od razu jest ładniejsze. Tak. Zresztą sam wiesz, bo też używasz sprzętu firmy, prawda? Tak. Natomiast nie zmienia zupełnie swojego charakteru. Traktuję to jako equalizer masteringowy. Najczęściej na miksie podbijam na nim po prostu minimalnie najwyższe częstotliwości i dół, po to, żeby nie robić tego na trackach. Dodaję po prostu trochę, w Anglicy mówią na to pasmo R, i minimalnej ilości ładnego, grubego dołu. Twincom, absolutnie przezroczysty kompresor, który najczęściej używam do wokali i do basów. Mhm.
No na tym kompresorze, podobnie jak na Telektroniksie, którego też omówię, później można zrobić naprawdę bardzo mocne kompresje i one są kompletnie niesłyszalne. Tak. Wbijam przez niego wokale zwykle, dlatego że wokalistom dobrze się śpiewa, bo nie czują, żeby coś ich kompresowało, a sygnał jednak jest bardzo ładnie przypilnowany i dużo, dużo stabilniejszy w RMS-ie, prawda? Mhm. Poza tym no, na tyle nie zmienia barwy, że mogę w bardzo plastyczny sposób podejść do tego potem. Potem mamy takiego mini Niva z serii 88, czyli 8 kanałów ekwalizacji najbardziej chyba charakterystycznej dla produkcji i miksów od wielu lat, no bo stoły z serii 88 pamiętamy, że na bardzo dużej ilości hitów były używane i dalej są używane przez topowych realizatorów. A coś ominąłeś? A w środku co jest między tym? Wrócę do tego oczywiście. No. Kolejne sobie wymyśliłeś swoją, proszę. Niwy mają kilka zalet. Po pierwsze, bardzo łatwo je zapamiętać. Mhm. Oprócz brzmienia, które jest oczywiście bardzo charakterystyczne. To jest jedno z nielicznych, podobnie tak Milenie, jest to jedno z nielicznych urządzeń, których nie przerabialiśmy. Mhm. Bo tam nie ma co przerabiać, to po prostu brzmi tak, jak powinno brzmieć. Co na Niwie bębny brzmią fantastycznie, na Niwie basy brzmią fantastycznie, gitary brzmią fantastycznie. Można robić wokale, też mhm. brzmią fajnie. Ja wolę do tego celu SSL, ale to jest jakby, to jest, już jest kwestia pewnych preferencji. Klawisze, no cokolwiek, co przez tego Niwa się przepuści, zrobi się naprawdę drobne korekcje jakichś formantów, które gdzieś wystają niepotrzebnie, to po prostu pięknie brzmi na tym i działa. Wyżej mamy Karleka. To jest... Karlek był filią, może dalej nawet jest filią Niwa, która robiła stoły emisyjne. I to jest po prostu equalizer wyjęty z takiego stołu. Mhm. Bardzo ładnym, mięciutkim, brytyjskim brzmieniu. Nie jest tak dynamiczny jak Niv, ale w pewnych sytuacjach to jest zaleta. Jak na przykład chcemy wbić sobie w miks smyczki. Mhm. Potrzebujemy, żeby one dostały takiej miękkiej puszystości i tak dalej. Parę, ewentualnie jakieś formanty drobniutko skorygować. No to to się okay. Świetnie sprawdza. Drugi karlek, który jest tutaj, no niestety w chwili obecnej jest w naprawie. Nie jest. Nie jest. W tej chwili nie jest. Nie jest. Analog ma to do siebie, że psuje się. No, wtyczki też od czasu do czasu. Trzeba przeinstalować. Tutaj mamy moduły SSL-a wyjęte ze stołów z serii 5000. Jak gdzieś trafimy na eBayu jeszcze takie moduły, to na pewno je dokupimy. I to jest tak, że jeżeli chodzi o SSL-a, te moduły mają tutaj jeszcze podorabiane filtry górnoprzepustowe z przełączaną charakterystyką 12 i 18 dB. Jeżeli chodzi o SSL-a, to sytuacja jest taka, że SSL-a można i warto zmodyfikować. Mhm. I to jest tak, że mój serdeczny przyjaciel, wybitny konstruktor sprzętu elektroakustycznego, Piotrek Sosinowicz, po prostu powymieniał w tych modułach wzmacniacze operacyjne, posprawdzał wszystkie elementy, które się zużywają po czasie, czyli kondensatory i tak dalej. Tutaj zrobił upgrade. Zrobił upgrade tu wcześniej jeszcze też znakomity Krzysiu tam montował moduły zasilania, które też, o ile pamiętam, jak żeśmy sprawdzali, to po prostu dają stabilniejszy prąd niż nawet ten, który był w mikserze. Mhm. Jest na tchatach, są na symetryzatorach tchata są zrobione takich bardzo szybkich, bardzo przezroczyście brzmiących, są zrobione w tej chwili przez Piotra Sosinowicza właśnie układy wejścia-wyjścia. Mhm. Więc te rzeczy można modyfikować. Warto to robić, ponieważ no to brzmienie naprawdę się otwiera, urządzenie mniej szumi i charakter jest ten sam, ale po prostu brzmi ładniej, prawda? Dalej system sumujący i przede wszystkim to, o czym warto powiedzieć, to jest Prism. To jest konwerter masteringowy, który ciągle, pomimo tego, że ma już parę lat, jest dalej jednym z najlepiej brzmiących konwerterów na świecie, ze świetnie zrobionym analogiem, z bardzo dobrze zrobioną cyfrą.
No, bardzo wiele studiów masteringowych używa tego konwertera. My nagrywamy nim wszystko, co można, co się mieści w dwóch kanałach, plus oczywiście całe miksy. Pod nim jest jeden sumator Dangerous Audio i drugi sumator duży tutaj Dangerous Audio. One, uwaga, gdyby ktoś... Schowane. Tak, schowane w tej chwili, bo jakby tu mamy set przygotowany do miksu. I to jest tak, że to robiłem testy wszystkich sumatorów, jakie są, i dla mnie Dangerous Audio jest najbardziej przezroczysty i ma najfajniejszą dynamikę i kopa, tak można to powiedzieć. Oczywiście są sumatory Niva, które dają po prostu sound Niva i on ci albo podoba, albo nie, natomiast Dangerous jest po prostu mega uniwersalny. I jakby dzięki tym dwóm sumatorom, które są sprzężone, mamy w miksie 32 kanały wejściowe, w które możemy sobie insertować dowolne rzeczy. Tutaj pod spodem, no, klasyka gatunku, czyli 3D stresory. Koledzy twierdzą, że pluginy brzmią tak samo dobrze, no niestety porównywaliśmy i nie. I nie. Natomiast żeby było oczywiście jeszcze ciekawiej, to te distresory, podobnie jak Fatso, zestaw urządzeń, bez których sobie nie wyobrażam miksu, zwłaszcza jeżeli chodzi o brzmienie bębnów, basów czy gitar, to jest tak, że również zostały wybebeszone na wierzch, część układów scalonych, pomimo że miała pozamazywane napisy, została zupgrade'owana. Czyli też przerabiane. Tak, też są przerabiane. I też gra to troszkę ładniej niż taki, powiedzmy, kupiony z fabryki. Oczywiście jest kilka firm na świecie, które też w jakiś sposób upgrade'ują to, bo to jest jakby znana sprawa. No, myśmy tego nie wymyślili. Ludzie rozbierają te urządzenia. Już wiadomo, że urządzenie jest produkowane w jakimś roku, potem jest sprzedawane, prawda? Natomiast elektronika też idzie do przodu i na przykład wzmacniacze operacyjne o lepszych parametrach są dostępne. Kolejna sprawa to jest taki bardzo wdzięczny pasywny equalizer. Absolutnie pasywny, który daje bardzo ładne brzmienie, natomiast nie służy do bardzo precyzyjnej korekcji. Na nim się ustawia charakter brzmienia i robi robotę. Natomiast tutaj też on był całkowicie pasywny, natomiast wmontowaliśmy do niego dwa wzmacniacze mikrofonowe na stałe. Po to, żeby to urządzenie po prostu było bardziej kompatybilne z resztą urządzeń, prawda? Po prostu wpinamy się w niego i to działa, a nie szukamy, w jaki preamp można by było wbić się, żeby to działało dalej. Jak przejdziemy sobie dalej, to mamy preampy. No bo czymś trzeba ten sygnał nagrywać, prawda? Więc mamy tutaj tak 10 kanałów Millennium Eddy, które są, ci co znają to wiedzą, które są po prostu ultra szybkie i ultra przezroczyste. Do tego Focusrite z serii czerwonej, czyli najwyższej, który daje po prostu bardzo fajne brytyjskie brzmienie, które jest miękkie, zwarte, tam są transformatory w środku, typowy transformatorowy przedwzmacniacz. No Niva 1073 nie trzeba przedstawiać, no bo to jest klasyka gatunku absolutna. Pod spodem jest... To jeszcze jedno Millennium opuściłeś? Nie, no jest 10 kanałów. A, 8 plus, 8 plus okay. 2, prawda? Okay. Pod spodem jest nasz polski IGS, którego uwielbiam, który jest wzorowany na typologii Niva, natomiast no wiadomo, że nie można dostać transformatorów robionych dla Niva, więc brzmi odrobinę inaczej, ale w momencie takim, kiedy nagrywam na przykład dwie gitary i potrzebuję czterech sygnałów z mikrofonów, no sprawdza się fantastycznie, prawda? Albo w przypadku, kiedy jeden wzmacniacz gitarowy nagrywam na większą ilość mikrofonów, to brzmienie no, różni się bardzo niewiele od Niva, więc można przyjąć, że to jest ten sam charakter brzmienia. Potem mamy Ameca z systemu 9098, to też jest klasyka gatunku. Taki miękki brytyjski przedwzmacniacz z dosyć miękkimi D-boxami, które się też nadają fajnie do nagrywania instrumentów klawiszowych. No i tutaj na górze jest SOS, czyli zrobiony przez Piotrka Sosinowicza przedwzmacniacz, który jest wzorowany na topologii Millennium, ale moim skromnym zdaniem od Millennium jest jeszcze lepszy.
To znaczy jest jeszcze szybszy, jeszcze bardziej przezroczysty. Jeżeli dla kogoś to jest walor, żeby tego przedwzmacniacza nie było w torze, no to na dzień dzisiejszy nic lepszego moim zdaniem nie ma. Czy Milenie, czy przedwzmacniacze Piotra mają jakieś wady? Mają. Wady mają takie, że ze względu na to, ze względu na brzmienie, niestety zdarza się od czasu do czasu, że tranzystory wejściowe się palą. No jeżeli mamy samochód rajdowy, no to też mamy taką sytuację, że pewne rzeczy zużywają się trochę szybciej i od czasu do czasu coś tam może paść, prawda? Więc tutaj tak jest, że brzmienie jest fantastyczne, ale trzeba się liczyć z tym, że raz czy dwa razy do roku być może to musi wrócić, musi pojechać do serwisu na moment, natomiast wymiana trwa moment. Natomiast no to jest coś za coś po prostu. Jeżeli chcemy tak przezroczyste brzmienie, no to tam pewne układy zabezpieczające. Nie chcę wchodzić jakby w tym, bo to nie jest o elektronice. To nie o tym. To nie o tym. Po prostu powodują, ich brak powoduje to, że te urządzenia po prostu szybciej mogą, mogą siąść. I teraz tak, tu mamy jeszcze kompresor optyczny Piotrka. Tych kompresorów optycznych mam dwa. To jest drugi, pierwszy prototyp, jaki zrobił. I to jest znowu moim zdaniem, a testowałem praktycznie wszystko, najbardziej przezroczysty optyczny kompresor, jaki jest na świecie. Jest wzorowany na topologii Mileni. Natomiast pewne rzeczy są autorskim pomysłem Piotra i one są bardzo mocno poprawione w stosunku do oryginału. Jest potężniejsze zasilanie, nie ma układu lampowego, bo jakby uznaliśmy, że jest zupełnie niepotrzebny, jest potężniejsze zasilanie, jest filtr odcinający high pass na sidechainie, no i jakby topologia układów jest w zasadzie z tych, które są najnowsze dostępne na rynku, jeżeli chodzi o jakby sygnał szum, no to to urządzenie nie szumi, a jeżeli chodzi o barwę dźwięku, no to jest po prostu kompletnie przezroczyste. Ja to mam zapięte na mix, żeby mi taką dodatkową kompresję albo na wokale robiło z rzędu decybela dwóch. Przez to, że jakby duża część toru albo cały pracuje praktycznie w klasie A, to się grzeje niemiłosiernie. To znaczy, to też do końca nie jest klasa A, bo tutaj znowu dobry elektronik powiedziałby, że jest troszeczkę inaczej, natomiast powoduje to to, że jeżeli nasycimy ten kompresor outputem, no to brzmienie całego miksu nam się pięknie nasyca w harmonicznej. Samym tą regulacją poziomu outputu... Mówisz o tym urządzeniu tutaj? No, mówię o tym urządzeniu tutaj czy tutaj, bo one się różnią obudowami, prawda? Okej, czyli to jest to samo, de facto. De facto to jest to samo. Nasyceniem tego kompresora w stosunku do gałki outputu w sumatorze można zrobić bardzo różne brzmienie miksów. Jakby stosunkiem tych dwóch gałek. Jak już jesteśmy tutaj wyżej, no to klasyka gatunku, czyli też jedne z nielicznych urządzeń, które nie trzeba przerabiać, czyli Telektroniksy. Górnego nie trzeba przedstawiać, no bo to jest po prostu zwykły Telektroniks UA Classic. Natomiast ten dolny to jest najlepsze urządzenie, jakie Universal Audio kiedykolwiek wypuściło ze swojej fabryki. Bo to są po prostu dwa Telektroniksy w jednym. Są troszeczkę... Ono jest troszeczkę bardziej przezroczyste niż zwykły Telektroniks. Nasyca się tak samo. Natomiast oni z jakiejś przyczyny, najprawdopodobniej z tego, że jednak pojedynczy można sprzedać drożej. Wycofali się z tego? Wycofali się z tego, to było produkowane 2-3 lata. Jeżeli ktoś takie urządzenie zobaczy i go stać, no to niech tego podwójnego Telektroniksa sobie kupi natychmiast, no bo to jest doskonałe urządzenie, dlatego że tak, no można na przykład sumę wokali puszczać przez nie na miksie. Wszelkie nagrania stereofoniczne, gitar, basów, pieców, no mamy dwa kanały do dyspozycji, tak? Mielibyśmy tylko jednego Telektroniksa, tak. A sparowanie, każdy Telektronik brzmi trochę inaczej, więc sparowanie dwóch no jest prawie że niemożliwe, a te jednak są jakby lepiej fabrycznie sparowane.
Pod spodem znowu klasyka gatunku, Alan Smart. Wiele lat używałem go na miksie. Natomiast w tej chwili najczęściej używam go na bębnach, na stopie i na werblu. On i pod spodem mamy cztery, jeszcze tam w raku u mnie przy basie jest piąty. Znowu Piotra kompresory, które są moim zdaniem najlepszymi SSL-owskimi kompresorami na świecie w tej chwili. Mhm. W stosunku do oryginalnej topologii znowu mamy lepsze zasilanie i wyższej klasy elementy w środku. Mhm. Wyższej klasy VCI, wyższej klasy wzmacniacze operacyjne. Te kompresory klipują dopiero przy 26 dB. Alan Smart klipuje przy 21. Mhm. Jaką to ma zaletę? Taką ma zaletę, że nie zmienia nam brzmienia miksu, a daje typowe SSL-owską kompresję, prawda? Natomiast Smarta dlatego na przykład używam na bębnach, że mając najczęściej takie klasyczne ustawienie Smarta, czyli 4 do 1, maksymalny atak, minimalny powrót. Mhm. Mam jeszcze rodzaj takiego, w momencie kiedy wchodzimy w te plus 21 dB, rodzaj bardzo muzykalnie brzmiącego limitingu, który po prostu na napięciu zasilania powoduje nam, że ten sygnał bardziej nie wyskoczy. Mhm. To powoduje, że stopa i werbel, pomimo że ma długie czasy ataku, jest na tym ostatnim granicznym, nazwijmy to, charakterystyki samym szczycie, minimalnie pilnowana przez limiter, ona nie wyskoczy nam, nie przesteruje nam konwertera w razie czego, prawda? Dalej, w drugim raku kilka urządzeń. Do brytyjskiej kompresji znowu Igora Sobczyka wypust V8. Bardzo, bardzo fajny kompresor na wyjściach transformatorowych z bardzo muzykalną kompresją. Jeżeli potrzebuje takiego brytyjskiego typowo dźwięku ze słyszalną kompresją, to się bardzo dobrze sprawdza. Mhm. Dwa SPL-e. Analogowy DSR. Analogowy DSR, tak, dlatego że... Wstyd, naprawdę, z wtyczki mógłbyś, wiesz? No, wtyczki brzmią obrzydliwie, jeśli chodzi o DSing. To prawda. To jest jedna sprawa. W związku z tym ja stosuję do DS-owania wtyczkę, która nazywa się Asystent. Tak. Od razu dojdziemy do nich. Od razu dojdziemy właśnie. Od razu mówię, że jest to najlepsza wtyczka na świecie, ponieważ najlepszym DSR-em, jaki można sobie zrobić, i to mówię wszystkim od razu jako protip, jest po prostu ściszenie sobie ręcznie. Ręczna praca. Ręcznie, praca ręczna. Zamiast zakładać kolejny plugin i grzebać w parametrach, to tyle samo czasu mniej więcej zajmuje ręczne ściszenie sobie esek, ręczne usunięcie sobie wszystkich py i tak dalej, nawet punktowe equalizerem z wtyczki można sobie je usunąć, ręczne ściszenie oddechów. Natomiast w momencie takim, kiedy potrzebna jest szybka praca, to te DSR-y, nie kosztujące dużych pieniędzy, tam też w środku, prawdę mówiąc, są wzmacniacze operacyjne wymienione i układ wejścia-wyjścia. One po prostu ładnie grają i w bardzo naturalny sposób ten DSing robią, więc trzymam, używam rzadko w tej chwili, ale są. Tu jest taki stary delay cyfrowy, TC. I ja go bardzo lubię, ponieważ jeżeli chodzi o cyfrowe delaye, to muszę się przyznać, że nie spotkałem jeszcze wtyczki, która jakby miałaby większe możliwości i brzmiała lepiej niż urządzenie TC sprzed prawie 20 lat. Jedyną jego wadą jest to, że pracuje na 48 kHz i po prostu w analogu go wrzucamy do Pro Toolsa. Niżej jest imbir. Imbir to jest... To jest takie do sushi. Tak, to jest takie do sushi i imbir to jest oczywiście IGS. 1176. Dawno temu panowie z IGS-a przyjechali do mnie na wspaniałą wizytę tutaj. Gadaliśmy chyba cały dzień o kompresji, o różnych innych rzeczach. No i przywieźli wtedy tego imbira. Ja się w tym urządzeniu zakochałem. I został. On już został.
Wziąłem natychmiast do porównania oryginalne 1176. Tych rewizji 1176 jest bardzo dużo, więc jakby ciężko stwierdzić, czy to ten, ale to urządzenie dla mnie brzmiało ciekawiej troszeczkę, bo dawało tą samą kompresję, no bo to jest kopia 1176. Natomiast charakter zniekształceń, to w jaki sposób ten kompresor brudzi dźwięk, jest taki, że po prostu bardzo często na przykład w muzyce rockowej dodaje wokalistom super charakteru. Mhm. Lekki przesterek z tego urządzenia po prostu i taka na samym, na miksie bardzo często używam 2-3 kompresorów do wokalu, mhm. na którym każdym z nich bardzo niewiele kompresuje i przez to mam dosyć mocno skompresowany wokal, ale bardzo naturalnie brzmiący. Mhm. Jak to jest gdzieś zapięte na końcu, to potrafi dodać super charakteru wokaliście czy wokalistce. To nie jest coś, co występuje oryginalnie w tych barwach, no ale umówmy się, że w barwach, które słyszymy w radiu, też bardzo dużo, dużo rzeczy, które których nie ma w oryginale. Których nie ma w oryginale, natomiast to jest okay. coś, co od wielu lat było na tych rockowych, szczególnie wokalach stosowane i po prostu zapięcie tego powoduje, że od razu mamy coś, kurczę, no to jest, mhm. jest ten kanon brzmienia, to jest ta klasyka, która jest potrzebna i która się sprawdza, prawda? Po drugiej stronie mamy już urządzenia, które są wykorzystywane pomocniczo. To jest tak, że to są... tak na szybko. To tak na szybko, że to są również equalizery, tym razem z niższej półki, natomiast one również mają bebechy powymieniane. I używam ich najczęściej jako equalizery na przykład na powrotach rewerbów. Okej. Są wystarczająco dobre do tego celu, natomiast nie mają charakteru, który fajnie było wykorzystać na instrumencie, a tam po prostu w powrocie z rewerbu na przykład trzeba wyciąć jakieś pasmo, które zdudnia się z instrumentami i w moment można to takim equalizerem zrobić. Natomiast tutaj mamy troszkę urządzeń typowo instrumentalnych. Tutaj mam akurat przewzmacniacze, którymi nagrywamy gitary basowe. O wzmacniaczach instrumentalnych powiem na końcu, natomiast tu mamy bardzo ważne urządzenie. Tutaj mamy tak zwanego mechlabora, czyli piękny analogowy magnetofon z dawnych czasów. Czasów, w których robiono urządzenia, które wytrzymają spokojnie jeszcze do końca mojego żywota na pewno. Ponieważ były projektowane przez inżynierów, a nie przez księgowych. Dlaczego magnetofon? I dlaczego dwuślad, a nie wieloślad? Magnetofon analogowy potrafi zrobić cuda. Przede wszystkim sprawdza się tam, gdzie szukamy brzmienia z lat 70. czy 60. Jest w tej chwili dużo produkcji takich, w których ludzie szukają tego brzmienia. Mhm. Cieplejszego, okrąglejszego, z mniejszą ilością transientów, pozornie z węższym pasmem, ale bardziej wszystko jest jakoś tak sklejone, bardziej jest organiczne, prawda? Więc można sobie tym przepuścić cały miks. Ale to nie jest jedyne zastosowanie tego magnetofonu, ponieważ on doskonale sprawdza się do wklejania do miksu na przykład wirtualnych syntezatorów. Które mają to do siebie, że dołożone na przykład do akustycznej produkcji zaczynają zapiaszczać ten miks, no nie brzmi to dobrze, gdzieś pojawia się jakaś taka, ja to nazywam MP3-kowość brzmienia i w tym momencie, jeżeli wgramy sobie to przez ten magnetofon, to nagle okazuje się, że to brzmienie nam się pięknie dolepia do reszty. Jak wiemy, no, te domeny magnetyczne na taśmie układają się troszeczkę randomowo. Po drodze jest kilka transformatorów, które filtrują ten dźwięk. On się zmienia w stosunku do oryginału, na pewno bardzo mocno. Natomiast wszyscy, którzy to słyszeli, to nie jest moja prywatna opinia, tylko stwierdzili, że ojej, nagle jest lepiej, prawda? A porównujemy to z tą samą głośnością, z tym samym poziomem. Różnica jest kosmiczna, to prawda. Różnica jest kosmiczna, prawda? Kolejna sprawa, do którego ten magnetofon się super przydaje, to jest praca z delayami.
Bardzo często jest tak, że ja oczywiście mam Space Echo, które tutaj pokażemy i kocham te delaye taśmowe. Bardzo wiele osób podąża za tym brzmieniem, ponieważ ono daje coś takiego, że w jakiś sposób nie degraduje bezpośredniego sygnału, a daje piękną przestrzeń. A delaye cyfrowe zapięte na bezpośredni sygnał bardzo często mają coś takiego, że no niby fajny jest efekt, ale nagle zaczyna ten główny instrument czy wokal brzmieć jakoś tak dziwnie, bardziej nienaturalnie i tak dalej. Natomiast no, w cyfrze możemy sobie bardzo dużo rzeczy wykręcić tym delayem, prawda? Różne odbicia w równych albo ciekawych podziałach rytmicznych zgodnych z tempem utworu i tak dalej, i tak dalej. No tego Space Echem nie zrobimy, czy jakimś innym delayem typowo taśmowym. Więc jak już zaprogramuję sobie ten delay, to po prostu biorę jego ścieżkę, wgrywam w Pro Toolsa, przegrywam to przez taśmę i też jest lepiej, też się lepiej klei. Więc warto, więc warto. No dobrze, kochani, za moment zrobimy sobie krótką przerwę na małą kawę, pewnie wy też, ale zanim do tego dojdzie, bo tu jest jeszcze parę szuflad, parę rzeczy, powiedz dwa słowa o monitoringu, bo to też jest ciekawe, co tutaj macie. Więc jeżeli chodzi o monitoring, to jakby w ścianie jest tak zwane szkło powiększające, czyli Genelec 1032. Moim zdaniem w zupełności wystarczający monitor do zmiksowania dowolnej płyty. I no to są monitory, na których ja pracuję, zawsze traktuję jako szkło powiększające. Mhm. To są monitory, które mają obnażyć każde braki w nagraniu. Lubię pracować na monitorach Geneleka. Teraz na tych nowych troszeczkę mniej, ponieważ tam są cyfrowe zwrotnice. Ja nie uznaję cyfrowych zwrotnic w monitoringu. Dla mnie to jest zabójstwo brzmienia, absolutne. Natomiast te monitory można sobie kupić. One nie są na dzień dzisiejszy jakieś bardzo, bardzo, bardzo drogie. Natomiast mają tą zaletę, że tak, mają bardzo selektywny dół pasma, co pozwala na przykład bardzo dokładne ustawienie sobie mikrofonu w stopie, prawda? Gdzie tam wiadomo, że różnica centymetra czy dwóch powoduje, że albo ona dudni, albo ładnie chodzi z basem, albo gorzej, albo szukamy takiego brzmienia, albo troszeczkę innego, natomiast tu to od razu słychać, ponieważ ten dół jest dosyć szybki i twardy. Mhm. I mają bardzo taką prominentną, dokładną górę pasma, która wszelkie nieprzyjemne zgrzyty, szelesty, trzeszczenia, które często w instrumentach akustycznych albo w wokalach na przykład są, pozwala bardzo ładnie skorygować. Słyszymy, że tam trzeba jakiś decybelek, może nie wiem, 4,5 kilo wyciąć albo 2200, bo gdzieś tam coś zaszeleściło, jakaś struna się obija i tak dalej, a nie do końca to chcemy, albo chcemy, żeby właśnie było słychać tą strunę, ale z tego pasma, które jest ładne, a niekoniecznie z tego, które przeszkadza przy obijaniu się o progi. Więc czyż jakby kwestia wyboru, nie wiem, overheadów przy nagrywaniu perkusji, no, na tego typu monitorach po prostu od razu słychać, co się dzieje, prawda? Kolejna sprawa, NS10, no, standard? Absolutny standard. Głośniki, na których zawsze można sprawdzić proporcje, zwłaszcza przy cichym słuchaniu, i głośniki, które kompletnie nie męczą przy na przykład długotrwałej pracy z wokalami. Mhm. Po prostu cichutko sobie na nich słuchamy. Każda nieczystość, każda nierówność jest momentalnie słyszalna ze względu na środek z tych głośników. I jakby no więcej nie muszę mówić, no bo to już wszystko zostało napisane na temat tych głośników. No i teraz mój ulubiony zestaw. Tak, tutaj. Tu jest zestaw ulubiony. To jest zestaw, na którym robię mix. Mamy jeszcze drugiego w szafie, jakby się ten zepsuł. To jest jamniczek. Panasonica, co ważne. Który no niestety nie kłamie. Jeżeli na nim coś brzmi źle, to znaczy, że po prostu nad miksem trzeba popracować. Tak jest. I druga para kontrolna. Przeciętne bardzo głośniki wieżowe. I tam na tym wzmacniaczu też bardzo przeciętnym, który jest podbita na maksa góra i dół.
i wciśnięty filtr loudness. I robimy tak zwany uśmiech dyskoteki albo uśmiech Romana, jak kto woli to nazywać. To jest urządzenie, które potrafi sprawić, inaczej, którym sprawdzam, czy jako basista nie przesadziłem z dołem tak, w nagraniu. Czy nie wyrwie głośników. Czy nie wyrwie komuś głośników, ponieważ bardzo lubię, jak tego dołu w nagraniu jest tak. dużo, prawda? Więc to hamuje czasami moje zapędy. I tutaj jest jeszcze taki prosty zestaw awantonów też bardzo, który może sobie każdy kupić, który powoduje to, że pewne pasma, które są słyszalne najczęściej na słabych telewizorach i tak dalej, są na nim bardzo prominentne i można w razie czego jest w średnicy zwłaszcza, można jest bardzo ładnie skontrolować. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to pozwala sprawdzić, jak proporcje, które zrobiliśmy razem z Jamnikiem, sprawdzają się na przykład w telewizji. Mhm. No bo większych głośników raczej w telewizorach się nie montuje. Tam czasami są jakieś systemy, które tam dają jakimś basem do tyłu i tak dalej. Natomiast co to daje? Że te trzy zestawy, nazwijmy to konsumenckie plus dwa profesjonalne, powodują tyle, że nie trzeba stąd wychodzić i wiemy, jak ten miks się zachowuje w zasadzie wszędzie. Od czasu do czasu chodzimy do samochodu też, no bo wiadomo, że samochody lubią sobie podudnić. I tam się te proporcje zmieniają. Natomiast w 8 przypadkach na 10 wizyta w samochodzie niewiele zmienia. A jeżeli nie jestem pewny po odsłuchaniu tego, co jest tutaj, no to po prostu albo wypalamy płytę, albo przygrywamy to na jakimś pendrive'a i jeszcze można przylić do samochodu. W skrajnym przypadku jest jeszcze druga reżyserka z zupełnie innym zestawem głośników. Tam mamy APS-y i małe Janeleki i tam też po prostu można sobie podejść zawsze i sprawdzić, jak się ten miks ma, prawda? A jak już jesteśmy przy APS-ach, to APS-y są mecenasem naszego odcinka. A o tym się dowiecie za chwilę, zanim pogrzebiemy w szufladach dalej. Czas na naszych mecenasów. Mecenasem dzisiejszego programu jest APS, Audio Pro Solutions, firma tworząca profesjonalne monitory studyjne, projektowane, budowane i testowane w Polsce. Pełną ofertę APS znajdziecie na stronie www.apscompany.com. Mecenasem na setkę jest Sadowski Music Group, firma odpowiedzialna za takie marki jak Keystore.pl czy Migi24.pl, a także grupa produkcyjna na czele z Robertem Sadowskim, której produkcję możecie zobaczyć na profilu YouTube Sadowski Music Group. Więcej na www.sadowski.pl. Mecenasem dzisiejszego odcinka na setkę jest firma Universal Audio, producent interfejsów z serii Apollo, pluginów UAD oraz systemu nagraniowego Luna. Więcej informacji na www.uaudio.com oraz na stronie polskiego dystrybutora pod adresem www.audiostacja.pl. Po przerwie. Słuchajcie, jedziemy dalej, natomiast jak jesteśmy przy na setkę, to chciałem tak przedstawić mojego asystenta. Proszę bardzo, Kamil. Cześć. Kamil znalazł się w studiu przez... Przez nas. Tak, dokładnie. To znaczy, nasza wina. To jest wasza wina. W zasadzie jego wina, bo wygrał konkurs. Ja nie chciałem. Konkurs na nagranie. W zasadzie na miks tutaj, prawda? Bo tak, nagranie Kamil. To był odcinek z tobą. Tak. Może już wtedy. I przyjechał tutaj, zrobiliśmy wtedy ten miks jego piosenki i został. Czyli warto robić miksy dla nasetki po prostu. Warto robić miksy dla nas. Zostaje asystentem. Zostaje się asystentem. Od czegoś trzeba zacząć, wiesz. Czy nauczyłeś się czegoś? Powiedz, jakby tak. Tak, nauczyłem się dużo. Rozumiem, że nie pytamy dokładnie czego. Nie mogę powiedzieć. No, wszystkiego nie możemy wam powiedzieć. Tak, natomiast... ale to jest najlepszy plugin do de-essingu. Do wielu rzeczy asystent jest zdecydowanie najlepszym pluginem i pamiętajmy o tym, że robota zespołowa generalnie też bardzo dużo rzeczy daje, zwłaszcza w momencie takim, kiedy robimy nagrania na przykład setkowe albo nagrywamy orkiestrę i wtedy praca w kilka osób, kiedy możemy się podzielić zadaniami, naprawdę robi świetne efekty. Mhm. No jeżeli ktoś z was będzie nagrywał oczywiście orkiestrę albo duże setki, no to wtedy warto pracować w kilka osób. Prowadźcie na salony. Dobra, idziemy, słuchajcie.
Teraz tak. Bardzo lubię pluginy. Bardzo lubię pluginy i to są pluginy. To są pluginy i teraz tak. Jak sobie pooglądacie, to mniej więcej będziecie wiedzieć, do czego one mogą służyć. Natomiast mam często taki system pracy, że na przykład jak robię z artystą mix, to proponuję mu na pluginkach, bo są pluginy i pluginki, więc na pluginkach z komputerka proponuję mu tam jakieś, są pluginki, okej. Okay. Proponuję mu jakiś efekt, jako nazwijmy to wersję demo. No i potem przystępuję do tego, że używając tych kostek gitarowych albo no, mugi to nie są do końca gitarowe kostki, całej masy tych analogowych efektów, po prostu robię to brzmienie w sposób docelowy. No i na końcu jest zawsze takie wow, to tak można, to jest aż taka różnica. Także polecam wam serdecznie, zwłaszcza jeżeli ktoś gra na przykład na gitarze, basie, klawiszu, przeglądanie sobie kostek efektowych, ponieważ prawie zawsze, jeżeli potrzebujemy klasycznych efektów, takie kostki będą grały lepiej niż to, co możemy sobie ustawić na pluginach. Mhm. Po prostu. Wgranie tego w komputer zajmuje 10 minut, a mamy coś, co po prostu będzie nam się bardziej podobało. Oczywiście jakichś bardzo zaawansowanych, współczesnych efektów do EDM-u to nie zrobimy. Natomiast... Już na mugach dużo zrobimy. Na mugach zrobimy bardzo dużo efektów, bo można na tym robić po prostu industriale do... Zdarzało mi się robić do gier komputerowych po prostu ultra wykręcone efekty w przypadku takich urządzeń, a jednak to brzmi bardziej organicznie, bardziej naturalnie, bardziej ciekawie i lepiej się później klei w miksie, prawda? Już mowa o gitarach, to tu jest zestaw do basu, tak? Tak, tu jest mój zestaw do basu i to jest tak, że ja tych zestawów mam kilka, zaraz sobie wejdziemy jeszcze tak. Dlatego, że uważam, że w takim kompleksie studyjnym powinny być zestawy, które dają, nazwijmy to brzmienie Indesty Standard. Mhm. Jeżeli ktoś ma coś, co jest dla niego bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe i to jest jego brzmienie, to on po prostu z tym przyjedzie. Mhm. Natomiast to jest taki zestaw Demetera Preamp, też bardzo mocno przerabiany. Dwie paczki Aguilara na dziesiątkach. Najbardziej pożądany w zasadzie przez basistów zestaw do grania tak zwaną czystą barwą. Nazwijmy to w ten sposób, bez zniekształceń. Wyżej jest wzmacniacz akustika, który jest takim tranzystorowym wzmacniaczem, który się fajnie, leciutko przesterowuje. I to do wszystkich brzmień typu lata 70, które są potrzebne. Mhm. Super się sprawdza. Tutaj Kamil przytargał naszego ukochanego Ampega, do którego oczywiście mamy lodówkę. No i wtedy, kiedy trzeba wgrać tłusty rockowy bas albo go przesterować, no to nic lepszego nie wymyślili. To jest w zasadzie już nieprodukowany najwyższy model, jaki oni robili. Z Ampegiem jest tak, że mam kolegów, którzy tych Ampegów mają 7. Ale moim skromnym zdaniem to jest tak, że jeżeli ma się akurat ten model, to większość z nich... można na tym po prostu zestawie ustawić mhm. i ta różnica jest minimalna, a jak ktoś kocha tego swojego jednego B25 na przykład, to go po prostu przywiezie. To przywiezie z nim, to dokładnie. Go przywiezie. Tutaj jeszcze jak wrócimy, to jest moja chluba, czyli Highwoods z roku 1970. Legenda głosi, że na tym egzemplarzu na jakimś festiwalu grał sam Roger Waters. Na tym. Aha. Na takim grał na pewno i na takim grali w zasadzie wszyscy najwięksi brytyjscy gitarzyści, ponieważ te wzmacniacze były na płytach Pink Floyd, okay. King Crimson, The Who. Można by wymieniać jeszcze godzinami, kto na tych wzmacniaczach grał i kto na nich nagrywał. Natomiast no, dwa numery wyżej stoi w muzeum, grało na nim The Who, prawda? Okay. Więc do końca nie wiem, co ten wzmacniacz przeszedł, bo być może jeszcze inne legendy na nim grały.
Natomiast wdowa po gitarzyście, która go sprzedawała w Anglii, mój przyjaciel po prostu kupił go dla mnie wtedy, mówiła, że osobiście Waters na nim grał, więc dla mnie to jest po prostu wzmacniacz, do którego codziennie się modlę. I on to jest jeszcze dźwięk świni. I... Tak, mamy tutaj świnkę, która bardzo ładnie nam gruwi. Można ją samplować. Można ją samplować, parę razy była już samplowana. Świnka jest prezentem od zespołu Dagadana. I za który jestem bardzo wdzięczny, ponieważ już niejedną sesję nam uratowała. Teraz tak, jeżeli chodzi o samo pomieszczenie, możemy sobie tutaj przelecieć. Wykończenie tym, co można było wykończyć w dawnych czasach. Natomiast projekt akustyczny jest 1:1 kopią studia, które było, znaczy, które funkcjonuje pod Londynem. Tego studia? Tego pomieszczenia. Okay. Tego pomieszczenia i funkcjonuje pod Londynem, ma się bardzo dobrze. Po prostu projektant brytyjski, który w tamtych czasach przebywał w Polsce, udostępnił Jarkowi ten projekt do wykorzystania i zostało to przeniesione tutaj. I rzeczywiście jak na te gabaryty, to pomieszczenie bardzo uniwersalnie brzmi. Do tego, żeby brzmiało bardzo uniwersalnie, mamy tutaj jeszcze takie przegrody, które wykonała pracownia akustyczna parę lat temu dla nas. I to jest tak, że jak wprowadziliśmy te panele tutaj do studia, bo wcześniej mieliśmy takie prostsze, to brzmienie na tyle się zmieniło, że one tu przyjechały na testy i już musiały zostać. Już zostały. Już zostały, bo po prostu ich uniwersalność, dlatego że one z drugiej strony mają jeszcze, jakby możemy sobie zobaczyć, mają powierzchnię odbijającą, bardzo ładnie policzoną. Ich uniwersalność do tego, żeby zmieniać w pewnym zakresie akustykę tego studia, jest tak przeogromna, że naprawdę warto w takie panele sobie zainwestować w razie czego. Teraz tak, no trochę będę mówił o wzmacniaczach, trochę będę mówił o instrumentach. Tutaj mamy bardzo starą z końca lat 40. Yamaszkę. Krótki fortepian, który czeka jeszcze na wymianę strun, natomiast ma pewną zaletę. Idealnie wkleja się w miksy. Nie wiem, czy stroi aktualnie, bo fortepian wymaga stroicielstwa. Dobrze jest go przestroić. Także. Ale jest. Ale jest, zawsze przed sesją. I tu taka anegdotyczna sprawa jest taka, że jak pierwszy raz nagrałem ten fortepian, wtedy robiliśmy, pamiętam, produkcję z Martą Zalewską i włożyłem go do miksu, no to standardowo zapiąłem na niego jakiś tam equalizer Niva, no bo mówię, coś tam sobie, jak to przy tych fortepianach, może podetnę albo coś tam. Po czym okazało się, że musiałem wszystko z niego wyłączyć, bo on po prostu tak usiadł w miksie i tak siedzi w tych miksach, powiedzmy, które nie wymagają ultra wielkiego fortepianu solistycznego, że nie trzeba było z nim nic kompletnie zrobić, a zrobił taką przestrzeń i taką głębię, że naprawdę to bardzo mocno pomogło. Tutaj perełka Hammond RT3 z Leslie 147. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to oczywiście bym to wyciągnął. Byśmy to odpalili, tak. Odpalili, bo jest naprawdę co odpalać. W tej chwili jest z niego zdjęta klawiatura nożna. Natomiast jeśli ktoś chciałby na czymś takim zagrać. Cudnie. No, brzmienia pluginem nie za bardzo da się odtworzyć. Proszę cię, to już do tego w ogóle nie wchodź. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Rhodes Mark 1. Klasyczny, mój ukochany instrument klawiszowy. Bardzo żałuję, że na klawiszach niestety nie potrafię grać, bo gdybym grał, to bym je stąd nie wynieśli. Mamy też, trzymamy bardzo ciekawie brzmiące pianino Wurlitzera. W tej chwili też jest rozstrojone, no bo wiadomo, że takie instrumenty wymagają stroiciela przed nagraniem. Natomiast jeśli jest potrzebne brzmienie pianina, a nie fortepianu, no to takie pianino jest i ono rzeczywiście bardzo ciekawie brzmi. Legenda funku, prawda? Klawinet D6 na setkach, tysiącach nagrań z lat 70. obecny instrument.
To nawet ja nie wiedziałem, że macie D6. Mamy D6, tak. Mamy D6, proszę bardzo. Wurlitzer. No tak. Wurlitzer nie wymaga w zasadzie komentarzy. Razem z Leslie jest to jeden z najbardziej charakterystycznych, najbardiej klasycznych instrumentów klawiszowych, które po prostu dają ultra frajdę przy graniu. Wszystko prawda. I muzykalność tych instrumentów jest po prostu niesamowita. Dobra, podejdźmy dalej. Tutaj mamy kablarkę, na której się nie będziemy skupiać, natomiast... No, lodówka. Oczywiście klasyczna lodówka Ampega, bez tego sobie nie wyobrażam za bardzo nagrywania rockowego basu. I do basu, i do gitary też, jeżeli potrzebne jest 4x12, no to klasyczna highwattowska kolumna. Tutaj jeszcze dwa wzmacniacze. Znowu custom z lat 70. To jest teoretycznie wzmacniacz do gitary basowej. Natomiast to jest wzmacniacz z bardzo fajnymi, ciekawymi efektami. On się pięknie sprawdza do instrumentów klawiszowych. Jeżeli szukamy takiego brudnego, starego brzmienia, no to jest to naprawdę fantastyczny wzmacniacz. No i klasyka do Rhodesa, wzmacniacz Musicmana. Z bardzo ciekawą końcówką na L84. Przepięknym musicmanowskim vibratem. I to plus Fender Twin, którego w tej chwili nie ma akurat w studiu. No to jest absolutna klasyka, jeśli chodzi o brzmienia instrumentów klawiszowych z tamtych czasów, prawda? Jeśli chcemy to brudniejsze brzmienie, nie po linii z Wurlitzera czy z Rhodesa, to z tego. Mamy też tutaj w case, trzeba by go było otworzyć. Możemy pokazać, bo to też jest... Chodź, mamy też gaśnicę. Gaśnica jest ważna. Gaśnica jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Chodź, Kamilu, weźmiemy teraz tak to do góry. Nie wyobrażam sobie studia nagrań bez Marszala. Marszałek. I mamy tutaj takiego Marszala, który jest bardzo fajnym Marszalem, ponieważ nie jest reedycją, tylko jest oryginalnym Marszalem. No tak, to jest chwila dla gitarzystów w tej chwili w zasadzie. No to... Ops. Odbranym Marszalem z tak zwanej bardzo krótkiej Silver serii na dwóch Vintage 30. Jeżeli nie potrzebujemy tych Vintage 30, to podłączamy to do highwattowskiej kolumny. 50-watowa, pięknie przesterowująca się główka. Wiadomo, że na takim modelu na przykład grał Slash, Red Hot Chili Peppers. Klasyka brzmienia Marszala po prostu. No bo to wszystko jest klasyczne. Tak. No wszystko jest klasyczne. Co jest dalej tutaj? Idziemy dalej. Akurat nie ma króla tego pomieszczenia, czyli Remka Zawadzkiego, który tutaj ma pracownię produkcyjną swoją. To jest druga reżyserka. Duża ilość instrumentów klawiszowych. Część jest pochowana w case'ach, nawet nie będziemy ich wyciągać. Mm-hmm. No ale tu też klasyki. Mógł, Prophet. Podstawowy zestaw do nagrywania, mocny komputer, APS-y i Geneleki. No a APS jest naszym mecenasem. Skorzystam. Skorzystaj, na APS robisz zajebiste głośniki, więc... To prawda. Więc nie tu... Na... Przejdziemy przez rakę. Korzystanie jest wymagane nawet, prawda? Tu z ciekawskich jeszcze L2 oryginalna. Jest oryginalna L2, nieużywana już od wielu lat, ale jest. Ale jest. Jako konwerter jest od czasu do czasu używana. Jest Avalon 747, bardzo fajny taki procesor, którym można tu zrobić jak taki, powiedzmy, szybciutki mastering. Czasami go bierzemy do dużej reżyserki, jeśli jest potrzebny. Tu dodatkowe panele do kontroli mugów. A, tu są pluginy, tak? Tak, tu są dodatkowe pluginy. Gdzieś jest też spakowana DX7, bo chociaż osobiście nienawidzę DX7, no to jeżeli ktoś potrzebuje klasyka, proszę cię. DX7, to się ją wyciąga i okazuje się, że to jest ona właśnie, prawda? Wave Station. Cork Wave Station. Tutaj kochany Philips, który
ma swoje niepowtarzalne brzmienie i też czasami i Delta stara. Zamiast nagrywać Hammonda, to po prostu wyciąga się Philipsa, bo tak. Philips daje ten charakterystyczne brzmienie. To jest taki magazyn, do którego możemy sobie zajrzeć, w którym tak, nagrywamy wokale, ale oprócz tego, zaraz znajdę, jest dużo rzeczy pochowanych, różne małe dżaneleki, bardzo dużo ten, natomiast nie wiem, czy znajdę, nie wygrzebię. Mamy jeszcze Leslie Honera, który niestety w tej chwili jest przykryte różnymi rzeczami. Mhm. I to jest Leslie na gitarowym głośniku, który na przykład bardzo sprawdza się jako chorus do gitary, prawda? Mhm. Teraz przejdziemy sobie dalej. Przejdziemy przez magazyn. Zaznaczam, nie wszędzie może być porządek, no bo nie da się. Nie da się. Natomiast przejdziemy przez magazyn. Tutaj mamy dodatkowe pomieszczenie, które jest pomieszczeniem wielofunkcyjnym. Na przykład w momencie, w którym gramy setkę, jest kontrabas, to nagrywamy tutaj kontrabas, bo ono całkiem nieźle na kontrabasie albo na gitarze akustycznej brzmi, prawda? A nie chcemy mieć przesłuchów z bębnów. Mhm. Można w przypadku setki filmowej postawić tutaj na przykład 2-3 instrumenty dęte, prawda? Jest tu stanowisko, wejdźmy dalej, jest tu stanowisko typowo produkcyjne, na którym można w trakcie pracy po prostu edytować sobie materiał do dużej reżyserki. Drugi Hammond przypadkiem. Tak, no oczywiście. Drugie Leslie, też klasyka, Leslie. Tym razem tranzystor. L-setka, która brzmi zupełnie inaczej, więc zamiast udawać na RT-3 L-setkę, to po prostu odpala się L-setkę, prawda? Jeśli jest takie zapotrzebowanie. Tu parę rzeczy jeszcze pochowanych. Tutaj parę rzeczy pochowanych. Duża ilość naszego miłościwie panującego nam prezesa saksofonów. Plus zestaw Rogersa, bardzo fajne vintage'owe bębny. To jest jakby dodatkowe pomieszczenie, które spełnia kilka funkcji, no i zawsze jest do wykorzystania, prawda? Więc znowu mamy pełną komunikację. I to bardzo często przy nagraniach ratowało nam nagranie, że mogliśmy z całkiem niezłą akustyką jeszcze tutaj kogoś wprowadzić, jeszcze coś, prawda? Tak. Jeszcze coś dograć, jakiś instrument, którego inaczej nie dałoby radę zarejestrować. Także cały czas czekam, kiedy pokażesz to, co... Tak, to zostawiłem na koniec. To zostawiłeś na koniec. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek zgadnie, co to jest. Myślę, że nikt. Tutaj, głęboko ukryte, mamy głęboko ukrytą, można stąd pokazać. Takie pudełko. Takie, głęboko ukrytą szarą skrzynię. Poczekaj, idę z tamtej strony. Z tej strony będzie ciekawie, bo tutaj mamy podłączenia do tej skrzyni i napisy. Napisy są w języku angielskim i pewnie gdzieś tam niemieckim jeszcze. Ciekaw jestem, czy ktoś wie, co to jest. To może zrobię zbliżenie. Już wiadomo. Już wiadomo. EMT 240 z preampami 252. Czyli legendarna płyta pogłosowa. Razem z płytą 140, na którą polujemy, która jest niestety wielka i w zasadzie już niedostępna. Są to moim zdaniem dwa najpiękniej brzmiące rewerby ever. Jeżeli potrzebujemy brzmienia lat 60., 70. czy 80., bo one w zasadzie na każdej płycie wtedy były wykorzystane, to po prostu wpuszczamy to do miksu i mamy piękny, ciepły rewerb reagujący na to, w jaki sposób tak, gra się na instrumencie albo śpiewa. To jest zagrane. Mhm. To jest przepiękne to, że na przykład jeżeli wokalista śpiewa cicho, czy wokalistka, to ten rewerb jakby sam się skraca. Natomiast kiedy przechodzi na tutti, przechodzi na jakby wyższe rejestry, no to się przepięknie wydłuża. Natomiast
Nie myślcie sobie, czyli że dynamik reverb. Dynamik, tak. Nie myślcie sobie tego, że to można wykorzystać tylko, jeżeli chcemy brzmienie z tamtych czasów. Nie. Jeżeli mega uniwersalna rzecz. Jest to rzecz mega uniwersalna, mega ładnie i ciepło brzmiąca, i w momencie, w którym sobie podetniemy te najbardziej charakterystyczne środki z tego reverbu, normalnie equalizerem, dostajemy nowoczesny, przepięknie brzmiący reverb, który. No, leksikonem nie jestem w stanie tak ładnej play, tak ładnego playta zrobić. Niczym w zasadzie nie jestem. No, bo do tego jest plate. Bo do tego jest plate. To jest prawdziwy plate. Jeżeli nam się kiedyś uda znaleźć z MT-140 z lampowymi przedwzmacniaczami, to na pewno gdzieś tutaj znajdziemy dla niej miejsce. Co jeszcze w zasadzie na koniec, szybciutko o mikrofonach, no bo wiadomo, że tych mikrofonów... Czy gdzie będzie zajrzeć w szuflady jeszcze na koniec? To jest dosyć dużo, nawet nie trzeba zaglądać szuflady. Behringer w opakowaniu? Behringer w opakowaniu, czyli Brauner VM1, absolutna klasyka, jeżeli chodzi o nowoczesny mikrofon wielkomembranowy lampowy, prawda? Do tego mamy stare 87, jak większość z Was wie, stare 87 gra troszeczkę inaczej niż nowy AI. Jest bardziej miękki, ma mniejsze podbicie wysokiego środka. Generalnie wokaliści wolą ten mikrofon stary, więc jeżeli uda Wam się gdzieś znaleźć stare 87, to serdecznie polecam. Żeby było śmieszniej, my mamy stare 87 w obudowie od nowego. Ciemniacze. Natomiast, no nie, można otworzyć, sprawdzić po numerach, co jest w środku. Natomiast ta obudowa od nowego ma tą zaletę, że tam jakby trzyma się fajnie w koszyku, nie ma tego wyprowadzenia takiego starożytnego. Kolejna sprawa, Neumann SM69. Kamilu może... A masz je gdzieś pochowane głęboko? Tak, weź go, przynieś tutaj, to jeszcze zerkniemy na niego. Rozumiem, że nie pokażesz szuflad. Nie. Powiem wam, co wam jest, natomiast Neumanna przyniesiemy tutaj. W szufladach jest tak, para C414, klasyka gatunku. 5KM184, to jest przepiękny Neumann SM69, czyli dwie wkładki od 87 w jednym mikrofonie, którym można nagrywać w MS-ie. Jak ktoś by się uparł, to też w Bloomline'ie i można nagrywać też po prostu dwoma kapsułami. Zewnętrzny preamp do niego z zasilaniem, z przyłączaniem charakterystyk. Tutaj taka markerem trzeba było zaznaczyć, która kapsuła jest która. Gdzie jest przód? Nie jest to takie oczywiste, ponieważ jak wiemy, to można ósemki też ustawić i tak dalej, więc te charakterystyki pięknota. Są. No jest to cudowny mikrofon, który uwielbiam jako mikrofon overheadowy, mikrofon do gitar, mikrofon do wokali. Bardzo okrągło, ciemno, ciepło brzmiący. Też do instrumentów dętych się super sprawdza. Tak jak mówiłem, 5KM, 2 razy DPA, 4011, to też absolutna klasyka gatunku. 5 razy MD421, szurów 57, no to tam jest... Właśnie 10. Miałem zapytać o szury. O to się nie pytamy. Dwie bety, znaczy beta 52, beta 56 w razie czego, SM7. To już klasyki wszystko. To są klasyki. Dwie D112 jeszcze ze starych dobrych czasów do nagrywania bębna basowego albo instrumentów basowych. Beta 52 wspominałem. Jeszcze jest chyba, nie pamiętam dokładnie numeru, taki płaski mikrofon, którym można też stopę bardzo często nagrywać szura. Mamy też system do nagrań przestrzennych Sandfielda. Bardzo ciekawy mikrofon. Co jeszcze? Jest coś jeszcze z klasyki gatunku? 5 razy MD421, jeżeli nie wspomniałem, Sennheisery. Nie, mówiłem chyba o tym. RE22 sztuki, wstęga Royera. Mam też mikrofony do zadań specjalnych, bardzo ostro brzmiące, ale czasami są po prostu fantastyczne, czyli oktawy 219, oktawę MC012, jedną oktawę wstęgową. Są po prostu takie nagrania, gdzie te mikrofony, które generalnie brzmią dosyć ostro, po prostu robią robotę. I warto taki mikrofon mieć, bo po prostu o takie brzmienie chodzi. Co no jeszcze? Super. Myślę, że to wszystko. Chyba tyle, nie? To chyba wszystko. Uff.
Koniec. Błażej przeciągał nas przez całą wycieczkę. Pokazał całe studio. Mam nadzieję, że się wam podobało. No ja jestem bardzo niezadowolony, że po prostu tak krótko mogłem... Tak krótko, nie? Tak krótko mogłem mówić. No, mam jeszcze bardzo dużo rzeczy tutaj do omówienia, w razie czego. Bardzo, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Jeżeli szukacie fajnego analogowego studia, to właśnie Studio 7, Piaseczna pod Warszawą. Błażej jest do dyspozycji. Wywiad z nim obejrzycie też na naszej stronie, bo już był. Tak. Kamil, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję również. I co? Jadę do domu, a wy zobaczcie w internetach i widzimy się za tydzień w środę. Cześć. Cześć. Hej. Dziękuję, Grzesiu. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. My będziemy pracować nad kolejnymi odcinkami tej serii. Chciałbym też was dzisiaj zaprosić już na kolejną środę, która zapowiada się równie niezwykle, albowiem ani ja, ani Grzesiu, ani Mikołaj tak naprawdę nie będziemy w Polsce. Postaramy się zrobić odcinek bardzo specjalny z Wenecji, z Bazyliki, gdzie będę miksował koncert na żywo na 60 głośnikach firmy APS na modelach Classic 2020, gdzie każdy głośnik będzie symulował w sumie w pewien sposób muzyka w orkiestrze symfonicznej. Cały ten koncert został zorganizowany, wymyślony, napisany przez wspaniałego kompozytora libańskiego Zada Multake, który chce uczcić tym samym 50. rocznicę pogrzebu Strawińskiego, Igora Strawińskiego, który właśnie w tej bazylice został pochowany. Podeślemy wam oczywiście linki, będzie to też transmisja na żywo. Będziemy robić bardzo dużo materiału z przygotowań do tego koncertu oraz samego koncertu, więc no, zapraszam was bardzo serdecznie. Widzimy się w tą kolejną środę poza granicami, ale w granicach waszych telewizorów. Do zobaczenia. Witamy was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak. Dzwonkujcie. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszam, Mikołaj, tak. Oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, podnieś nogi, tak. O jest. A ja mam tu organki. Nawet nie możemy przerwać. A, półtora metra za nami, okej. Okay. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania, no to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem nam to wyjdzie dobrze. Dokładnie. O. Traktorzysta. Traktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. I od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjne. No to skoro tak, to okej. Okay.